Sopot otwiera się na pieszych. Powstał wolner w Sopot. Koniec wielkiej inwestycji. Powstał w. Po wielu miesiącach pracy budowlanych, w sobotę nastąpi oficjalne otwarcie nowego układu drogowego, którego główny trzon stanowi ulica. Parkowa w Sopocie. Całkowicie przebudowane ulice w bezpośrednim sąsiedztwie nadmorskiej promenady zmieniły charakter tej części miasta. Zastosowano rozwiązanie, polegające na połączeniu jezdni dla samochodu i chodnika. Przy okazji otwarcia zaplanowano zorganizowanie parady i festynu. Wołenerw, bo tak nazywa się zastosowana przez miasto forma kształtowania przestrzeni publicznej, zmienił oblicze Dolnego Sopotu. Klasyczny podział na wyasfaltowaną jezdnię i wykafelkowany chodnik został zastąpiony jednolitą, naturalną nawierzchnią na tym samym poziomie. Dlatego z przestrzeni korzystać będą zarówno samochody, rowerzyści, jak i piesi. Jedynym wyjątkiem są miejsca parkingowe, które wyłożone zostały kostką brukową. Ograniczono także ich liczbę uspokojenie ruchu i więcej zieleni zmiana na wierzchni połączenie strefy dla pojazdów i ludzi a także mniej miejsc postojowych to nie jedyna zamiana w ramach inwestycji zdecydowano się również na liczne nasadzenia nowej roślinności drzewora z architektury w postaci ławek i śmietników metamorfoza osi ulica parkowej wpłynęła także na jedną z głównych ulic Sopotu równoległą ulica Grunwaldską Droga tanie rzadko stanowi trakt komunikacyjny dla mieszkańców i turystów z całej Polski, dlatego wprowadzone tam zmiany będą miały wpływ na uspokojenie ruchu w tym rejonie miasta. W ramach inwestycji wyniesiono skrzyżowania ulica Grunwaldzkiej z ulica Chrobrego, Trauguta i Książąt Pomorskich, co ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu. Ponadto na wszystkich wyremontowanych ulicach wprowadzono strefę zamieszkania oznacza to, że wszelkie pojazdy będą mogły jeździć tam nie szybciej niż 20 km/h, a pieszy będzie miał bezwzględne pierwszeństwo. Jedna z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w Polsce po wielu konsultacjach z mieszkańcami tego rejonu zdecydowaliśmy, że planując inwestycje Mającą chronić dolny taras miasta przed zalewaniem, możemy jednocześnie uspokoić ruch i zmienić wygląd tej części Sopotu, powiedział Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. Jestem przekonany, że będzie to jedna z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w Polsce, dodał. To najdłuższy woonerw w Polsce jeszcze w grudniu 2020 roku urząd miasta przekonywał, że inwestycja będzie najdłuższym woonerfem w Polsce. Zwykle mają one od 100 do 300 metrów. Nasz osiągnie długość aż 1200 metrów, przekonywał jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych wiceprezydent Marcin Skwirawski. Według danych z Sopockiego magistratu koszt inwestycji to nieco ponad 12 milionów złotych. W związku z otwarciem Wonerfu, Urząd Miasta planuje zorganizowanie parady i festynu dla rodzin. Wonerw, wynalazek z Holandii, jest takim sposobem komponowania ulic, by poza funkcją komunikacyjną stały się przyjazną przestrzenią publiczną. Po raz pierwszy metodę zastosowano w Holandii w latach 70. 20 wieku. Słowo to w języku niderlandzkim oznacza po prostu ulice do mieszkania. W Polsce pierwszy wonerw zrealizowano w 2014 roku w Łodzi na ulica. 6 sierpnia, między ulica. Piotrkowską, a ulica, kościuszki. Choć wolner uwzględnia potrzeby kierowców i spacerowiczów, to w pierwszej kolejności projektowany jest z myślą o pieszych. Świadczą o tym elementy małej architektury, zieleni, oraz wprowadzanie drogowych, stref zamieszkania.